Dla jednych ta maszyna za mną to zabaweczka, szczególnie dla osób niezwiązanych z rolnictwem. Natomiast dla rolnika może być to wielofunkcyjne narzędzie pracy. Dlatego dzisiaj zapraszam na test tej oto maszyny. W opisie tej maszyny przez producenta często pada słowo innowacyjny. Trzeba zaznaczyć, że jest to maszyna do uprawy pasowej. Jak sami wiecie, w Polsce większość rolników jednak używa tej uprawy płużnej. Dlatego teraz kilka słów, jak wygląda w ogóle uprawa pasowa, co to jest, z czym to się je. System uprawy pasowej polega na tym, że uprawiamy i siejemy tylko w wąskich pasach gleby. Natomiast międzyrzędzia już są nieuprawione. Tutaj zostaje materia organiczna, tutaj zbiera się woda. Możemy przez to uzyskać oczywiście to, że ta gleba jest bardziej żyzna, jeżeli nie jest w tym miejscu spulchniana, mieszana. Tam się cały czas odbywa to życie biologiczne. Zaczynając od początku, mamy tutaj kroje talerzowe w takiej linii prostej, po to, żeby poprzecinać resztki pożniwne, gdy jest ich dużo. W tym przypadku u mnie też były międzyplony tutaj posiane. Przyjechałem to mulczerem, ale jak widać, no nie wszystko zostało dokładnie zniszczone, tak żeby się to nie zapychało. 11 takich krojów talerzowych równo za zębami do przecięcia. Dalej mamy redlicę spulchniającą, która posiada tutaj takie skrzydełeczka, podnosi to glebę do góry, napowietrza ją. Może pracować od 0 do 30 cm. Ważny jest jej kształt. W ten sposób ograniczamy wyrzucanie brył w polu przy uprawie. Pracuje właśnie do 30 cm i na całej głębokości może być wysiewany tutaj nawóz, jest zasypany do zbiornika na całej głębokości siewu, czyli jeżeli zrobimy to na 20 cm, to od 0 do 20 na tym poziomie jest wysiany nawóz. Zabezpieczenia hydrauliczne przeciw jakimś przeciążeniom kamieniom. Sam kształt redlicy służy w pewien sposób do nacięcia tej gleby, nie tak jak w przypadku grubera do mieszania jej, przewracania, tylko do nacięcia, do wprowadzenia nawozu, do spulchnienia przed wysiewanym materiałem. Kolejna część, 11 niezależnych kół, które służą do zagęszczania ziemi już bezpośrednio przed siewem. Można powiedzieć, że cały ciężar tej maszyny spoczywa tylko i wyłącznie na tych kołach i tylko ugniatany jest pas, który jest spulchniony i później siany. Cała reszta między tymi oponami już nie jest zagęszczana, nie jest uprawiana. Sekcja spulchniająca regulowana na klipsach i na siłowniku, czyli tutaj ustalamy sobie głębokość i przejdziemy do tej jednej z najważniejszych rzeczy, czyli sekcji wysiewającej. Jak widzicie, już tu ruszyłem, cała ta redlica, cała sekcja porusza się na boki, ale to nie znaczy, że ona będzie sobie latać z lewa na prawo, tylko będzie podążać za tym spulchnionym pasem. Czyli to, co jest tutaj, tu gdzie będzie miało najlżej, będzie sobie równo po tym podążać. Możemy też przez to sobie jechać pod takim lekkim skosem. Od początku mamy tutaj taki siłowniczek, który spełnia dwie funkcje. Jedna to zabezpieczenie przed kamieniami, a druga
nacisk tej redlicy na glebę. Czyli możemy sobie w takich warunkach suchych dać ten nacisk większy, albo gdy jest mokro, trochę tutaj ująć, żeby za bardzo nam nie ugniatało, żeby później nie zrobiła się skorupa. Sama redlica z tyłu podzielona jest na takie dwie części i to zboże, jęczmień będzie wysiewany w odległości 12 cm od siebie, następnie będzie 24 cm do kolejnej redlicy. W takim systemie jest wysiewany. Tutaj regulujemy sobie głębokość siewu. Taka wizualna skala, ale ona jest tylko wizualna. I tutaj przekręcamy śrubą i ustalamy sobie głębokość. Oczywiście, tak jak w każdym siewniku, sprawdzamy, jak to jest na polu, jak to wychodzi na polu. Musimy sobie to ziarenko odgrzebać i zmierzyć. I na koniec koło zagęszczające. W środku powietrze, w środku jest miękkie, nie zagęszczamy tego pasa, który jest niezasiany, natomiast boki już są twarde, już zagniatają, zagęszczają to miejsce, gdzie jest nasiono wrzucone. Już na końcu agregatu palce zgarniające. One są używane najczęściej do roślin strączkowych, kiedy musimy mieć faktycznie stół i zebrać coś bardzo nisko. Natomiast przy rzepaku, przy zbożach nie są używane, u mnie też nie będą. Zaraz też powiem dlaczego, jakie to ma korzyści, bo tutaj będą się tworzyć takie specyficzne rowki właśnie po siewie. Przy striptilu, zanim jeszcze zaplanujemy siew, musimy pamiętać o tym, żeby przygotować odpowiednio pole. Podstawą jest tutaj niskie koszenie, dobrze rozdrobniona słoma, rozrzucona na całej szerokości pola. Wtedy mamy pewność, że nic się tam nie będzie przypychać. A jeżeli coś by się działo, to są te kroje talerzowe, które takie długie resztki akurat przy międzyplonach mogą jeszcze rozcinać. No i powoduje to, że maszyna nam się nie zapycha. W tym systemie międzyrzędzia są przykryte tutaj nieruszoną materią organiczną, to co zostaje nam na polu. Przy takich suchych latach jest to na pewno zjawisko pożądane. Paruje nam wtedy woda, więcej tej wody jest magazynowanej. Na pewno przeciwdziałamy erozji, tak jak w okolicach na przykład Bydgoszczy u moich kolegów burze piaskowe. Tam to bardzo często się zdarza, dlatego tutaj w tym przypadku ta ziemia zostaje nam na polu. Natomiast już przy samym siewie, po przejeździe siewnika, zostają nam takie specyficzne rowki. W tych rowkach jest umieszczona roślina w takim zagłębieniu. Po zimie zostaje tam śnieg, w czasie opadów zbiera się tam woda, także rośliny przez cały czas mają, można powiedzieć, więcej tej wody dostępnej, a przy takich pogodowych już tematach przymrozków, połączonych na przykład z silnym wiatrem, rośliny są też również chronione i są mniej podatne na wymarzanie. Te rowki w czasie sezonu wegetacyjnego, można powiedzieć, wyrównają się nieco z powierzchnią pola przez opady, przez wiatr, także nie będą tak mocno tutaj wyróżniały się. Dlatego przy takich zbiorach, nawet wylegniętych zbóż, nie powinno być problemu. Z przodu dwa manometry, jeden służy do sprawdzania ciśnienia redlicy spulchniającej, natomiast drugi do stałej kontroli ciśnienia do gniatania tej redlicy, ziarna w redlicy siewnej. Prędkość jest pobierana przez GPS, nie ma tutaj radaru. No i tak, cały zbiornik ma 3800 litrów, podzielony jest w stosunku 60 do 40. 60% to jest ziarno, 40% nawóz.
Ja jestem za tym, żeby maszyny technologicznie cały czas się rozwijały. Lubię sobie ułatwiać pracę. W tym wypadku mamy tutaj centralne smarowanie. Według mnie bardzo dobra funkcja, tym bardziej, że jest tu sporo kalamitek. Także możemy sobie ustawić czas, cykle smarowania. Zostawione są takie, które są po prostu rzadko smarowane, czyli tutaj siłowniki. Można sobie raz na jakiś czas przejechać. Sygnalizacja, jeżeli coś się zapcha, no to tamten smar będzie sobie wychodzić wężykiem u góry i możemy dalej diagnozować, jeżeli coś się przypchało. Z tyłu głowica wysiewająca, 11 redlic, na każdej jest kontrola przepływu materiału, tego czy przypadkiem coś się nie zapchało. Są zamykane ścieżki, ale też jest tutaj kontrola zliczania nasion przepływających przez redlice, czyli możemy sobie mieć taki podgląd, ile jest aktualnie wysiewanych roślin na metrze. Próba kręcona oczywiście w sposób elektryczny. Odchylamy sobie tutaj, odkręcamy, odchylamy ten przewodzik. Podkładamy jakiś pojemniczek, obojętnie jaki, czy to wiaderko, i tym przyciskiem trzymamy. Wylatuje nawóz, no i zaraz ten nawóz po prostu sobie położymy na wadze. Zobaczymy, ile nam gram tu wyleciało. Stawiam na wadze 2418 gram. No i już w komputerze nam pokazało wartość, jaka wyleciała, ale wprowadzamy korektę. Czyli dajemy gram 2423 tam jest. OK, zatwierdzamy, no i pokazuje nam, jak ten współczynnik się zmienił i dążymy do tego, żeby jak najdokładniejszy był ten wysiew nawozu, no i zboża. Identycznie sytuacja wygląda przy robieniu próby kręconej dla nasion, dla zboża. Jest przycisk, podkładamy sobie tam naczynie, wiadereczko, dajemy na wagę, już automatycznie w komputerze wyskakuje nam, ile pokazuje komputer, wprowadzamy korektę, no i w ten sposób ustalamy ilość wysiewu. Bardzo prosty monitor, tutaj ustalamy dawkę wysiewanej rośliny, tutaj ustalamy dawkę wysiewanego nawozu, redlice, teraz X-y, ponieważ maszyna jest podniesiona, jeżeli się opuści, to będą widoczne takie kłosiki, ścieżkowanie, prędkość ciągnika, prędkość dmuchawy, no i tutaj jakby wysiew ustawiony 123 kg, tak samo ustawiłem ziarno, też jest 123 kg na hektar. Możemy sobie też płynnie te wartości zmieniać. I bardzo fajna funkcja, która też mnie zaciekawiła, czyli można korzystać tutaj z map aplikacyjnych, zarówno do nawozów, jak i do wysiewanego ziarna. Czyli na podstawie tych map wgrywamy sobie pendrive'a, czy tam kartę SD i zmienia nam ilość wysiewanego nawozu, albo zmienia nam ilość wysiewanego ziarna płynnie podczas jazdy, w zależności od tego, ile sobie przyjmiemy. Już na zakończenie tutaj specjalnie nie trzeba się zastanawiać, że przy takiej uprawie mamy oczywiście oszczędność czasu i paliwa, no bo za jednym przejazdem mamy uprawioną glebę, wysiany nawóz i wysianą roślinę.